proszę Państwa. Rozpoczynamy nasz program PFK. W kolejnych odcinkach PFK, czyli programie filmowo-kulturalnym, ja, Tomasz Adam Kwiatkowski, rozmawiam z panią Margotowską na wybrane ciekawe tematy na Blumenowski TV na YouTube. Zapraszam do rozmowy panią Margotowską. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Panu. Rozpoczynamy. Czy już mówiliśmy, że w naszych programach edukujemy i hejtujemy? No jeszcze nie. Dzisiaj po raz pierwszy. Okay. Dobrze, to zacznijmy w takim razie. Co jest, będzie tematem naszego programu? Tematem naszego programu będą Oscary 2024. I opowiemy o Mieszance piorunującej, czyli filmach Biednej Istoty i Chłopiec i Czapla, które są niejako odpowiedzią na Barbenheimer. A wie pan dlaczego? Jeżeli pan nie wie, to zaraz się pan dowie. No co, startujemy? Tak. Szanowni Państwo, właściwie ta zapowiedź, już sama zapowiedź tych Oscarów 2024 nie obyła się bez skandali, ponieważ zapowiadał Jack White, wie pan kim jest aktor? Jack White jest synem Meg Ryan, no i jej byłego męża, Denisa Quaida, tak? Były mąż Jack Ryan. No, bracia Quaid, Randy i... Oczywiście. No właśnie, i tutaj... Tak, stryjem Jacka Quaida jest Randy Quaid, mamą Meg Ryan. Zmierzam do tego, że oskarżono o nepotyzm, że właściwie Jack Quaid został aktorem dzięki właśnie tutaj no, silnym znajomościom. Okej. I to właśnie Jack Quaid zapowiadał te nominacje do Oscarów 2024. Szanowni Państwo, tam były inne właśnie, powiedzmy, kontrowersje, ponieważ aktorka odtwarzająca Barbie i reżyserka filmu Barbie nie otrzymały nominacji do Oscarów, czemu bardzo się sprzeciwia Ryan Gosling, który jest nominowany za rolę Kena, za rolę drugoplanową do Oscara. I wczoraj mylnie Panu powiedziałam, że Ryan Gosling jest nominowany za pierwszoplanową rolę do Oscara. Ale właśnie tutaj zderzy się właśnie, będzie się bił o tego Oscara właśnie między innymi z Robertem De Niro i między innymi z Markiem Ruffalo. Ale w mojej opinii największym przegranym i największym już skandalem w tym momencie Oscaru 2024 jest brak nominacji dla Leonardo DiCaprio. No właśnie. Za rolę życia. Szanowni Państwo, no to jest kompletnie, to się kompletnie rozjeżdża. To jest kompletnie, ja nie wiem o co tu chodzi. Leonardo DiCaprio powinien dostać Oscary za dwie role. Za rolę w Co gryzie Gilberta Grape. O, tak. I właśnie i za Czas krwawego księżyca. To są dwie role, za które powinien dostać Oscara. Dostał Oscara za Zjawę. No, kompletnie go tam zaćmił Tom Hardy. Nie wiem, czy się pan zgodzi. Obejrzałem ten film Zjawa i mam bardzo mieszane uczucia. I moim zdaniem Oscar się DiCaprio należał, ale na pewno za Killers of the Flower Moon powinien mieć minimum nominację. I to jest dla mnie zgrzytem minimum. Zgadzam się. Dużym naprawdę zgrzytem. Dla mnie już w tej chwili, już w tym momencie te Oscary już jakby no, są poza właściwie zasięgiem moich, no powiedzmy, zainteresowań, no bo no, to właśnie, co zrobił Leonardo DiCaprio w Czas krwawego księżyca i ten aktor nie otrzymał nawet nominacji. Ja już nawet mówiłam, omawiając film, że nominacja to jest ciemno, no inna sprawa, czy dostanie Oscara, no nie widzieliśmy innych filmów, okej, wszystko w porządku, ale to jest naprawdę rola życia, to jest najwyższy szczyt aktorstwa. I kiedyś właśnie był wywiad
z Jane Fonda. I ona ma prawo to powiedzieć, ponieważ pochodzi z wielopokoleniowej aktorskiej rodziny. I z jej doświadczenia, kilkudziesięcioletniego doświadczenia aktorki, ona powiedziała, że aktor, jeżeli ma szczęście, to może, jeżeli ma szczęście i jest naprawdę obsadzany, to najwyżej w 7 filmach, 8 w życiu może się wznieść na szczyty, jeżeli w ogóle jest utalentowany i spełnia wiele warunków. I na taki szczyt właśnie wszedł Leonardo DiCaprio w czas Krwawego Księżyca i spowodował to nieprawdopodobne to osiągnięcie aktorskie, najwyższy szczyt możliwości już aktora, który sprawia, że widownia zamiera, że właśnie są ciarki te chodzą uczucia po w kinie, plecach. że i on za tego typu osiągnięcie nie Nawet nie dostał otrzymuje nawet nominacji. nominacji. Schodzą na psy No i coraz tutaj bardziej te właśnie Oscary. ja się naprawdę zgadzam właśnie ze słowami Jane Fonda. Ona obserwowała od dziecka, ona właściwie spędziła życie na planie filmowym i ona wie i ona właśnie to powiedziała, że bo prawda jest taka, że aktorzy, którzy zagrali kilkadziesiąt pierwszoplanowych ról. I to, co ona powiedziała, to właśnie te 7 razy mogą być już na tym naprawdę totalnym szczycie. To chodzi również o predyspozycje psychiczno-fizyczne. Nie wiem, czy się pan zgodzi. Oczywiście. Ale w pewnym momencie, to znaczy, no takimi aktorskimi geniuszami, no przecież rola, prawda, to długie nazwisko było Philip Seymour Hoffman w Capote na przykład. To był też aktorski geniusz. Takich ról mamy niewiele, ale w przeciągu właśnie tych ponad 100 lat w kinematografii obserwujemy takie już ewenementy. Dustin Hoffman. Prawda? Tak, Meryl oczywiście, Streep. oczywiście, ale tak, ale ci aktorzy, jeżeli mówimy o nich, to mówimy o kilku filmach. Właśnie niedawno zmarły Ryan O'Neill, to mówimy o 2 filmach, trzech, ja tutaj teraz myślę o trzech, gdzie no są już na tym najwyższym szczycie, prawda? Jak Tak, Dustin niestety Hoffman, tutaj w przypadku wiadomo, pana to zaraz pan O'Neill, powie, a co, Ryana O'Neill. Man, tutaj Meryl Streep, to zaraz pan powie, kochanica Francuza, no to takie tytuły już tutaj w przypadku Ryana O'Neill, no to Love Story, ale przede wszystkim to jest Barry Lyndon i tutaj właśnie Papierowy Papierowy księżyc, Księżyc. właśnie Bogdanowicza. Tak, i to są ale proszę tylko pana, ale my nie mówimy tutaj o 25 3-4 czy tam filmy. 37 rolach O'Neilla, tylko mówimy o tych trzech, o tej esencji esencji. I ten cudowny, wspaniały, olśniewający, który rzeczywiście zagrał wiele bardzo dobrych filmów, tylko że my od Leonardo DiCaprio to wymieniamy bardzo dużo, więcej niż od przeciętnych aktorów. I to, co on zagrał na Oscara, to dla nas może być prawie przeciętne. Wie pan, o czym mówię, prawda? Tutaj Tak. wymagania do niego to są już niebotyczne. I ten człowiek Dwa różne wzbił filmy. się na ten, na ten, on się wzbił na ten aktorski Olimp właśnie w czas Krwawego Księżyca. U takiego reżysera, u boku takiego aktora i aktorki, o której za chwilę powiemy, ale oczywiście aktor Jesse Plemons, ten, który zagrał właśnie tego przedstawiciela FBI, przecież to jest genialna rola tam. Tak. Tam były wspaniałe, ale ci w trzecioplanowych rolach, ten grający cwaniaczka złodzieja, przecież tam były role perełki. Ta aktorka, która zagrała Annę, siostrę naszej Molly, prawda? Ta, która Ale została zabita trzeba to później. powiedzieć, że u takiego geniusza kina jak pan Martin Scorsese, to nawet trzecioplanowa rola i jakaś tam marginalna, czy nawet jakiegoś aktora, który nie ma. To jest Oscarowa. Tak. Nawet jeżeli to jest jakiś przeciętny aktor, to taki geniusz kina potrafi z niego wycisnąć wszystko, co najlepsze. Taki Martin Scorsese, to takich reżyserów to nie ma na pęczki na świecie.
jest takich na palcach dwóch rąk można policzyć takich Oczywiście, reżyserów. i wśród takich geniuszy jest Kubrick na pewno. Na pewno. Na pewno, który wymieniłam jednym tchem cztery tytuły, które są arcydziełami. To się każdemu reżyserowi nie zdarza i o tym również będziemy mówić w dzisiejszym programie. Natomiast, szanowni państwo, dla mnie, już mówię to kolejny raz, ogromnym zgrzytem jest brak nominacji do Oscara za rolę życia dla Leonardo DiCaprio. No to czym kierują się ci, którzy właśnie wyznaczają tę Akademicy, nominację? hollywoodcy. No, na ten temat może No nie jeszcze wiem, ale będziemy przepraszam rozmawiać bardzo, na temat. czy oni byli ślepi, czy zabrakło im okularów, czy nie założyli jakichś aparatów słuchowych? Czy oni nie widzieli tego, co ja widziałam i miliony widzów? Zostawmy ten temat na inny program, bo mam Jak tutaj najbardziej. swoje spostrzeżenia. Szanowni Państwo, porozmawiamy może o tutaj innych nominacjach, nominowanych. Jak pan to widzi? Jakie jest pana zdanie? No, proszę bardzo, tutaj ten film Biedne istoty. Pani powiedziała, że będzie omawiać. Tak, oczywiście będę omawiała. Natomiast, szanowni państwo, może nic straconego dla czasu Krwawego Księżyca, ponieważ jest nominowany jako najlepszy film. Znalazł się wśród 10 nominowanych filmów. Natomiast, w ogóle to ja jestem zdziwiona, dlaczego Martin Scorsese nie dostał tytułu Sir od Królowej Elżbiety. Nie jest Sir Martin Scorsese. Takie podrzędne osoby, persony dostają taki tytuł. No może dlatego, że nie jest, że jest Amerykaninem, tak? No właśnie. Powinien być. Okej, ale to był żarcik. Natomiast wśród nominowanych najlepszy reżyser znalazł się również Martin Scorsese. Jego konkurentami są Justin Triet, Anatomia Upadku, Christopher Nolan, Oppenheimer, Lanthimos, Biedne istoty i Jonathan Glazer, Strefa interesów. Szanowni Państwo, może zakończymy ten temat Oscarów, ale ważne są też nominacje za najlepszą rolę. Ja tutaj właśnie się pomyliłam, bo wśród tych właśnie pierwszoplanowych nie ma Goslinga, Ryan Gosling właśnie za drugoplanową. Natomiast najlepszy aktor pierwszoplanowy, no będzie silna konkurencja, Cillian Murphy, Oppenheimer, Colman Domingo, Racine nie widziałam, Bradley Cooper, Maestro nie widziałam, Paul Giamatti, Przesilenie zimowe, Wybieram się. No, może to być wspaniała rola. Opowiem Państwu, jak zobaczę ten film. I Jeffrey Wright, American Fiction. I teraz, szanowni Państwo, pozostały nam jeszcze trzy konkurencje. Jako najlepsza aktorka, no tutaj nic dziwnego, stara weteranka Annette Bening za film Niad. Lily Gladstone, Czas Krwawego Księżyca, po raz pierwszy jest tutaj nominowana właśnie za Amerykanka. Tak, przedstawicielka. Szanowni Państwo, następna nominowana to jest za najlepszą aktorkę. Najlepsza aktorka to jest Sandra Hüller, Anatomia Upadku, Carey Mulligan, Maestro i Emma Stone, Biedne istoty. Zobaczymy, kibicuję Lily Gladstone. Najlepszy aktor drugoplanowy. No tutaj się dzieje. Sterling K. Brown, American Fiction, nie widziałam. Robert De Niro, Czas Krwawego Księżyca. Robert Downey Jr., Oppenheimer. Ryan Gosling jako Ken w Barbie. I Mark Ruffalo, Biedne istoty. No do wyboru, do koloru. Naprawdę, nie widziałam tylko jednego z tych filmów, American Fiction. A zaraz, zaraz. A co z panią America Ferrara? Ona przecież w Barbie za drugoplanową. Szanowni Państwo, najlepsza aktorka drugoplanowa i tu się dzieje. No właśnie. Na pięć aktorek, szanowni Państwo, muszę użyć słowa rasa, na pięć aktorek tylko dwie są białe.
Jest to Emily Blunt, Oppenheimer i Jodie Foster, Nyad. Kolejne aktorki to jest Daniel Brooks, Kolor Purpury, America Ferrera, Barbie i Davin Joy Randolph, Przesilenie zimowe. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Szanowni Państwo, przeczytałam najważniejsze kategorie. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Dodajmy tutaj, że pani America Ferrera jest latynoską, Meksykanką. Nie, nie, nie Meksykanką. Z jakiegoś kraju, może Ekwador. Aha. Właśnie z Ameryki Południowej, Ameryki Łacińskiej. Zachwyciła mnie w tej roli. Zobaczymy, kibicuję z całego serca. To będę musiał sprawdzić, bo ona w którymś momencie, w jakimś filmie widziałem ją jakoś niedawno, jako w sumie nastolatka, grała Meksykankę i to mnie może zmyliło. Szanowni Państwo, teraz przechodzimy już do, dosłownie no, do creme de la creme naszego programu. Obejrzałam w ostatni weekend, w sobotę konkretnie, obejrzałam dwa filmy, które podobno są odpowiedzią na Barbenheimer, tylko bez takiej oprawy w postaci reklam czy promocji. Pamięta Pan o tym całym szumie, ja chyba na to poświęciłam dwa programy na Barbenheimer. Tak. I tutaj są dwa tytuły. Biedne istoty, to ma być taka hardkorowa, powiedzmy, Barbie. I Chłopiec i Czapla, bardzo znanego i słynnego reżysera Hayao Miyazaki, Chłopiec i Czapla. Jest to anime. I te dwie premiery, tak, te dwie premiery właśnie miały miejsce w piątek, ja byłam w sobotę. Szanowni Państwo, jak ja mówię, to niech Pan od razu sprawdza daty, niech Pan podpowiada, jaka to była data, którego dnia, żeby to wszystko poszło sprawnie, bo Szanowni Państwo, Biedne istoty zrobiły niesamowitą furorę podczas festiwalu w Wenecji, a obecnie mają 11 nominacji do Oscarów i Szanowni Państwo, niestety, ale podtrzymuję swoją opinię, że jest to kompletnie nieudany film, jest to kompletna wydmuszka. I dlatego ten film znika z naszego ekranu. Bo pamiętam, jak pani mówiła właśnie na temat tego filmu, że jest pani nim rozczarowana, a więc wręcz zniesmaczona. Szanowni Państwo, i teraz przechodzimy już do meritum. Sir Martin Scorsese, jak go dzisiaj nazywamy, od dzisiaj będzie tak nazywany u nas. Nie wiem, dobrze, czy Pan pozwoli. Może bardzo to dobrze się odbywa bez zgody króla Karola, ale okej. Okay. Ale nie musi o tym tytuł wiedzieć. Możemy mu sami nadać taki tytuł? Tak. Król Karol kupił królowej Karolinie Kamilli. Kamilla obecnie, królowa Kamilla obecnie pełni królewskie obowiązki, część obowiązków. Natomiast to nie przeszkadza, żebyśmy na nasze potrzeby nazywali właśnie Martin Scorsese. To jest tytuł, który sami mu przyznaliśmy, myślę, że dobrze, okej? Oczywiście. Okej, i szanowni Państwo, zmierzam do tego, że są tacy reżyserzy, jak cudowny Kubrick na przykład, gdzie jednym tchem wymieniłam natychmiast, błyskawicznie, cztery tytuły, które są arcydziełami. Nie będziemy się teraz powtarzać, ale to było natychmiast, to było z głowy, to było bez przygotowania, to było tak natychmiast, obudzona w środku nocy, natychmiast spontanicznie obudzona w środku nocy, ktoś mnie pyta, nie wiem, przebudzona, nieprzytomna i ja z głowy mówię, podaj cztery tytuły arcydzieła Kubricka.
Ja je wymieniam jednym tchem. Kubrick był tego typu geniuszem, szanowni państwo, że już jak w latach 40., ale to nie tylko 4, tutaj możemy powiedzieć o jego kryminale z 56 roku, no ale już jak na te 4, to już nie będziemy tam, prawda, się siedzieć na jakieś tam dodatkowe. Zmierzam do tego, że Stanley Kubrick podchodził w niesamowicie profesjonalnie, właśnie. No, i to są nawet w innych gatunkach wykazywał, no był ten sznyt, był ten styl. Zgodzi się pan ze mną, że to już nawet w początkach twórczości to już było i takim właśnie talentem był obdarzony właśnie tutaj nasz rodzimy, pana ulubiony reżyser. Pan Bareja. Tak, 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 tak. To już w pierwszych filmach, w pierwszym finale, nawet w serialach. No właśnie. Takich jak pan Varea, to ze świecą szukać. Szanowni państwo, zmierzam do tego, że nie zawsze poziom reżyserów jest równy, a czasami, no użyję słowa, no nie użyję tego słowa, dobrze, nie użyję tego słowa. Mogę tylko użyć eufemizmu, że mogą stworzyć nieudany film. Chciałam inaczej powiedzieć, bardziej dosadnie. No i to może... mamy tutaj do czynienia, no już nie użyłam, nieudany powiedziałam. Szanowni państwo, mam tutaj takie nazwiska, gorące nazwiska, na przykład Aronofsky, który, proszę mi podpowiadać, dopowiadać imiona, no jakoś niech pan... Aronofsky. Imię. Steven Aronofsky. Nie Steven, nie, na pewno nie Steven. A to nie pamiętam. Dobrze, okej, okay, no dobrze, no to niech pan mówi, że pan nie pamięta. Ja mówię o reżyserze. I tutaj jest taka właśnie sytuacja, gdzie absolutnie byłam zachwycona właśnie Rekwiem dla snu, filmem Zapaśnik, bardzo udany Mader z wykrzyknikiem, bardzo interesujący pomysł i wspaniałe wykonanie. Natomiast występują tam również filmy mniej udane, nie będę tutaj się znęcać nad reżyserem i nie będę mówić o tych nieudanych. Nie bardzo udany był wieloryb z wielką rolą właśnie Frasera. Tutaj się pan zgodzi. Darren Aronofsky. Przypomniałem sobie. No właśnie, dobrze, okej. Okay. No właśnie tutaj o to chodziło. I szanowni państwo, kolejnym reżyserem, który jest na totalnym topie, jest nasz Lanthimos. Niech pan znajdzie imię. Na Y jest pierwsza litera imienia. I Greg Lanthimos zrealizował bardzo udane filmy, takie jak Kieł, Lobster, Faworyta, Zabicie świętego jelenia, ale w wypadku okrzykniętych arcydziełem Biedne istoty, dla mnie ten film jest naprawdę, powtarzam to, jest to film nieudany, jest to film artystowski, nie jest artystyczny, jest ojej, artystowski. Jest to... To jest przerost formy nad treścią. To jest tak, jak kucharz ratuje nieudane danie, serwując jakiś dobry sos. No to tak wygląda. Albo jakiś jest nieudany tort, zupełnie taki niezgrabny, niekształtny i nakłada jakieś warstwy lukru czy ozdoby. Slumdog Millionaire. Zupełne, według mnie, nieporozumienie takiego reżysera, który zrobił coś takiego perfekcyjnego jak Trainspotting, to zupełnie nie rozumiem, dlaczego dostał ten film obsypany Oscarami. I tak jest w przypadku właśnie tego filmu Biedne istoty.
Szanowni Państwo, jeszcze jednym takim przykładem. Tutaj nie robimy takich, no powiedzmy, no to nie jest jakaś naukowa, porównawcza recenzja. Natomiast chcemy zobrazować to mocnymi przykładami i na przykład największym arcydziełem, film, który jest na pierwszym miejscu dla mnie, najlepszym filmem wszechczasów, to jest Łowca Androidów. O tak, I pan Ridley Scott. Ridley, ser, to chyba ser jest, Tak, to jest ser. tak jest. Ridley Scott realizuje Napoleona. I tutaj jakoś u ktoś. schyłku kariery, bo no niestety już... No dobrze, ale to już nie podsumowujmy, bo może zrobi za moment arcydzieło. To No ja nie mam chcę nadzieję, robić że tutaj ten podsumowań. niesmak Nie, jakoś ale jeszcze... nie, ale ja nie chcę robić żadnych podsumowań, bo nie o to mi chodzi. Tylko, że tutaj ma miejsce taka sytuacja, ale za co? Za Napoleona został zjechany, a Lantimos za biedne istoty jest gloryfikowany. No tu jest dla mnie, no, no dostał 11 nominacji. Szanowni Państwo, tutaj nie ma, naprawdę, no, ja się nie mam czego złapać, no, ja nie mam się czego złapać, właśnie, ja... Dobrze, chciałbym się dowiedzieć, dlaczego Pani powiedziała, że mając dwa filmy takie jak Biedne Istoty i Chłopiec i Czapla, dlaczego to jest fenomen coś w rodzaju Barbenheimer? Tak, na pewno Biedne Istoty są w tej chwili okrzyknięte jako odpowiedź taka hardkorowa na Barbie. O. Tylko, że Szanowni Państwo, w tej chwili, gdzie ja nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, że ja w ogóle nie umieściłam ani Barbie, ani Oppenheimera, nie umieściłam na mojej liście w poprzednim programie. To była lista tych moich najlepszych, najbardziej interesujących, takich ciekawych. Podsumowanie 2023 roku. Nie umieściłam ani Barbie, ani Oppenheimera. A Akademia, owszem, nawet są nominacje. Nie umieściłam. Nie umieściłam tych filmów jako najlepszych filmów. Akademia, owszem. Natomiast, Szanowni Państwo, będąc bezpośrednio po seansie Biednych Istot, to Barbie to mi się jawi, no już może nie powiem arcydzieło, ale dużo bardziej interesujące i wydobywa bardzo interesujące tony, inteligentnie zrealizowany i nie jest takim gniotem, patrząc z tej perspektywy na Biedne Istoty. Bo naprawdę, no, to co robi, to znaczy w ogóle ten film Biedne Istoty, to rzeczywiście ten film jest takim Frankensteinem, takim potworkiem, moim zdaniem. Bo to jest korzystanie z różnych stylów. Tam jest wręcz, no, zapożyczenie bardzo mocne z filmu, ale ja nie będę w tej chwili podawała nazwiska tego reżysera, bo kto wie, to wie. Filmu z lat 30. jest ten element. Filmu radzieckiego, też niemego, z 1922 roku, również science fiction. To są wręcz skradzione elementy, wręcz powiedzmy, że scenografia, kostiumy. To są zapożyczone ze steampunk, kolory są zapożyczone żywcem, ukradzione od Salwadora Dali, pomieszanie gatunków. Ja mówię o tym sosie, prawda? Tutaj mówimy o tym takim podlaniu sosem. I moim zdaniem to jest, no, jakoś, no nie wiem, no, niedocenienie intelektu odbiorców. Z tego co wiem, no, na moim seansie widownia była bardziej kulturalna, ale we Wrocławiu ludzie się nudzili, słuchali melodyjek muzyczek ze swoich różnych urządzeń umieszczonych na rękach czy w kieszeniach. No a nic, ludzie dobrze, byli nudzeni. No, zostawmy już te biedne, nieszczęsne biedne istoty i może... Nie, proszę pana, chcę panu powiedzieć o Willem Dafoe, którego wielbię, nie wiem czy pan pamięta film Friedkina Żyć i umrzeć w Los Angeles. O tak, to był 86 rok.
genialna rola Willema Dafoe. Jest tam wspaniały, jest od tego momentu początek jego uwielbiam. kariery. Słucham, nie To był słyszę. początek jego kariery. Tak, od tego momentu uwielbiam Willem Dafoe. I szanowni państwo, nawet ten wielki aktor, ta wielka, charyzmatyczna postać nie uratowała tych biednych istot, ponieważ to jest źle powiedziane. To nie jest o rozwoju. To znaczy, no dobrze, no zostawmy te biedne istoty, ale na razie nie chcę jeszcze zostawić, ponieważ chcę właśnie powiedzieć, że reżyser troszeczkę strzela sobie w stopę, ponieważ tam są takie ważne tematy, ważne społecznie również, ale te tematy właściwie, no, gdyby ktoś zaczął się temu bliżej przyglądać, to mogłoby być jeszcze bardziej poważne niż filmy dla dorosłych, jeszcze gorsze. To znaczy, Willem Dafoe, jeżeli dobrze pamiętam, nie dostał nawet nominacji do Oscara. Tylko no nie miał za to. Mark to, Ruffalo nie, i nie. America Ferrera dostała nominację. Nie, 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 proszę pana, nie, nie, Emma Stone za pierwszoplanowo. Ferrera grała w Barbie. Aha, no tak, tak. Emma Stone. Tak. Tak, tak. Natomiast no to... Mark Ruffalo. Dobrze, dobrze. Mark Ruffalo tam gra rolę Duncana, takiego trochę dyletanta, podrywacza. No. Nieważne. Problem polega na tym, że to jest źle opowiedziane. To jest, no ten zamysł jest, no widzieliśmy takie historie. No. To znaczy, to podobno jest komedia, tylko proszę pana, mnie w tej komedii śmieszą tylko dwie rzeczy. Może zachowanie, postać jest komiczna, bo rzeczy, które mówi, nie są komiczne. To jest postać Madame Claude, czyli właścicielki domu publicznego w Paryżu. I ta pani rzeczywiście mówi takie prawdy, że właściwie zachęca tutaj naszą bohaterkę, żeby zarabiała, ale ona tak dużo nie zarabiała, bo pracowała właśnie w tym domu publicznym, ale później narzeczony tej naszej głównej bohaterki, no powiedział, że używając eufemizmu zarabiała mało, czyli była słabo opłacaną tą pracownicą, tak? Słowa na S, tak? Okej? Okay? Czyli dostawała mało, bo dostawała tylko 30 franków. Natomiast ta Madame Claude powiedziała do niej, że chcą ci płacić, to masz płacić. No takie potrzeby rynku. Ona musi też zarabiać, bo ma tam malutkiego jakiegoś tam wnuczka czy wnuczkę. Pokazała jej na zapleczu to dziecko w kołysce, że musi zarabiać. I mówi, zarabiaj póki możesz, bo za moment będziesz stara i nie będą cię chcieli nawet za darmo. Czyli takie jakieś truizmy padały, tak? Szanowni państwo, tam są takie dosyć głębokie i kontrowersyjne tematy, bo o co chodzi w tej historii, że młoda kobieta popełniła samobójstwo, bo skoczyła z mostu i szalony naukowiec, którym był Willem Dafoe, i ten Willem Dafoe, szalony naukowiec, zresztą wyglądający jak potwór, jak właśnie ten wytwór Frankensteina, w istocie był tym wytworem Frankensteina, ponieważ jako szalony naukowiec był synem szalonego naukowca. To znaczy, że jego ojciec, szalony naukowiec, popełniał na nim różne eksperymenty. Znaczy tak, dygresja. Z całym szacunkiem dla pana Dafoe, ale no nie jest to jakiś przystojniak. Także no do wizerunku to znaczy, szalonego naukowca to znaczy, pasuje. No nie, 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 nie. Tu jest ewidentnie oszpecony. Naprawdę potężnymi bliznami i okaleczenia są znaczne. Natomiast w tym filmie Żyć i umrzeć w Los Angeles był bardzo przystojny. No, był młody, był bardzo przystojny. Młody. Tak, tam się naprawdę prezentował przystojny. On jest przystojny inaczej. To jest taka uroda charakterystyczna. I trzymajmy się I to tej znaczy, wersji. Ja bym go naprawdę, szanowni państwo, ja bym go nie nazwała, że on jest brzydki. Nie, ale tak jak znaczy, pani to ładnie określiła, że jest przystojny inaczej. I tej wersji się trzymajmy. Okej, bo jego można, dobrze, ale jego można ucharakteryzować na brzydkiego, ale można go też ucharakteryzować, on ma taką urodę, że można z niego, właśnie on by się nadawał na modela.
i być może w młodym wieku nawet był modelem. Zmierzam do tego, że ten szalony naukowiec, Willem Dafoe, on, Godwin Baxter, on znalazł zwłoki tej topielicy, ok? No a niedawno czytałam Chandlera, topielica, prawda? Jak się to No wszystko tak. miesza. I właśnie, i te, on ożywił zwłoki tej topielicy w taki sposób, że użył mózgu płodu, który, bo ta topielica, nie zdążyłam powiedzieć, że była w ciąży tuż przed rozwiązaniem i skoczyła z mostu. I mózg tego niemowlęcia zaszył do tego ciała, transplantował do ciała tej młodej, rozwiniętej kobiety. Szanowni Państwo, tu się zaczynają w tym filmie jakieś niebezpieczne historie. Książka, zaznaczam, jest napisana na podstawie książki, znaczy, przepraszam, film zrealizowany na podstawie książki pisarza z lat 90., chyba z 92 albo z 97 roku. Szkocki pisarz, tylko że, szanowni Państwo, niestety nie zdołałam dotrzeć ani do audiobooka, ani do książki. Nie mogę tego w tej chwili zweryfikować, ale Lantimos dostał pozwolenie, dostał przed śmiercią, bo pisarz niestety zmarł w 2019 roku. Szkoda, bo też jestem ciekawa jego opinii, prawda? Nie mógł się wypowiedzieć na temat. Podobnie jak Philip K. Dick nigdy nie zobaczył zekranizowanych Łowcy Androidu, bo umarł. W tym momencie, a Stieg kiedy Larsson tak powstawał samo. Film. Kto, kto? Stieg Larsson. Tak. To się, tak, jak najbardziej. I tutaj właśnie, szanowni Państwo, niestety, ale jest zmiana właśnie w książce, w innym celu właśnie stworzył tę istotę. Tutaj jest... To znaczy, moim zdaniem reżyser strzela sobie w stopę, ponieważ są bardzo mocne tematy. To, tak jak podkreślam, tu nie chodzi tylko o kino dla dorosłych, o te filmy. Tam są dużo poważniejsze sprawy. No dobrze, bo ale tutaj... Tam, bo to tam jest, jest dobrze, ale tam... Ta, ale proszę na takiej pana, samej zasadzie proszę jak pana, tam w tym filmie Presley na przykład. Elvis, znaczy Elvis. Też tam jest... Proszę. No... Przedstawione z perspektywy menadżera, jak on tam Presleya. Tak, Colonela Parkera. Tak jest. Tom Hanks. Nie, ja wiem, ale ten, dobrze, ten menadżer się tutaj wywielał. Natomiast, proszę pana, ja mówię w tej chwili o bardzo kontrowersyjnych, a wręcz muszę użyć słowa, kryminalnych tematach. Proszę pana, ja mówię o hybrydach człowieka ze zwierzęciem. Ja mówię o nieprawdopodobnie kontrowersyjnej sprawie mózg niemowlaka w ciele dorosłej, rozwiniętej kobiety. Ja mówię o tego typu historiach, które zostały moim zdaniem w dyletancki sposób, próbuję tutaj, udając artystę, chcę to jakoś sprzedać szerszej publiczności. No dobrze, no to jeżeli robimy kontrowersyjne filmy, to dla mnie arcydziełem był film Dom, który zbudował Jack. Polecam z całego serca. Jeżeli mówimy o jakichś udziwnieniach, czy nawet zbrodniach, tak, bo tam to był seryjny morderca. No ale dla, no Matt Dillon to jest geniusz dla mnie, no to za to powinien dostać Oscara. Natomiast tutaj to się wszystko miota, to się wszystko za ćmę barową też powinien dostać Oscara. Kto, kto? Nie, ja słabo słyszę. Za ćmę barową też powinien dostać Oscara. A nie, zaraz, to nie, to był Rurkę. Aha, proszę pomyliłem pana, to się. Był Rurkę. Tak. To znaczy Rurkę to powinien dostać Oscara, proszę pana, za Zapaśnika. O tak. Też, to znaczy, przepraszam, też, ponieważ Rurkę zagrał w swoim życiu wiele starowych ról, to się pan zgodzi. Tak, oczywiście. Czy moglibyśmy, tak podsumowując, przejść jeszcze do filmu Chłopiec i Czapla? Szanowni Państwo, jak najbardziej. Natomiast chciałabym zakończyć jedyną rzeczą, która mnie rozśmieszyła w tym filmie.
i pozwoli pan, że tutaj jednak wyczerpię te swoje 2 minuty czy 5 minut, no to będzie minuta. Szanowni Państwo, postać kreowana przez Willem Dafoe właśnie w tym filmie zapada na chorobę już nieuleczalną. Została przeprowadzona właśnie operacja i w pewnym momencie musi się stawić na, chce się stawić na ślubie swojej, nazwijmy tutaj używając eufemizmu, swojej wychowanicy. Tej I w tym topielicy. Momencie... Halo? Tej topielicy. No ona już nie jest topielicą, to były już zwłoki. Była, no tak, no to, tak, tak, była tak, tak, oczywiście. Stawia się, dobrze, stawia się na ślubie swojej kreacji, ale jest już w czwartym stadium nieuleczalnej choroby. W związku z powyższym usiłuje się jakoś usprawiedliwić, dlaczego jest w takiej formie i co zażył, żeby mimo wszystko się stawić i przyjść o własnych nogach. W związku z powyższym powiedział, że zażył 5 gram fety. Wstrzyknął sobie 5 gram na pobudzenie. Ta feta to była na pobudzenie. 5 gram Heleny na ból. I 5 gram, które wciągnął, to była biała dama. Dlatego, bo ją bardzo lubi. Powiedziałabym szybciej, używając pełnych nazw, ale szanowni państwo, już by nas dawno skasowali, tak? To była najśmieszniejsza rzecz, najśmieszniejszy dowcip, który to była jedyna rzecz, która mnie w jakiś sposób rozbawiła. Mam nadzieję, że pana też rozbawi. Podobny dowcip jeżeli, był w Chicago. Jeżeli się zdecyduje obejrzeć ten film, bo... Podobny, no nie, no ale to już panu opowiedziałam, że po prostu powiedział, no, że to na pobudzenie, to na ból, a to dlatego, że bardzo lubi. Dobrze, a no co i to jest w takim bardzo razie... śmieszne, to jest bardzo śmieszne, ale pamięta pan ten dowcip właśnie Richard Gere, że gdyby Jezus Chrystus żył w Chicago w XX wieku? To? No też taki był dowcip. No to również by zażądał $5000. Aha, no tak. No bo on był tym takim genialnym prawnikiem, który wyciągnął tę zbrodniarkę, prawda, no panią tak, oczywiście. Zellweger. Za kratek. No bo... A co w takim razie z Chłopcem i Czaplą? Bo nie mogę się tego doczekać. Bo myślę, że już wyczerpaliśmy te nieszczęsne, biedne istoty. I niech to już będzie ostateczne. Dobrze, to jest ostateczne. No, no co? No podałam reżysera, podałam tytuł. Szanowni Państwo, co i mogę tyle? Powiedzieć? Polecam ten film i polecam no, inne filmy tego reżysera. Hayao Miyazaki. Jak najbardziej. Mądry. Oczywiście jest tam użyta nieprawdopodobna wyobraźnia reżysera. Akcja rozgrywa się w latach 40. No nie będę tej treści opowiadać, bo tutaj właściwie bym zaspoilerowała. Natomiast żałuję, że nie mogę tutaj właśnie tak spoilerowo pojechać po tych właśnie biednych istotach z kimś, kto ten film widział, bo w moim przekonaniu to jest taki kolejny przykład, jak właśnie z Bohemian Rhapsody, który zrobiono z tego arcydzieło. Aktor dostał za plastikowe białe zęby, dostał Oscara, natomiast nie nagrodzono Oscarem aktora, który, proszę mi przypomnieć nazwisko, który był odtwórcą Elvisa. A, no tak. Pan Butler. Butler. Tak. Po tej szanowni recenzji państwo, to na jest, pewno szanowni państwo, biedne to jest, istotnie to obejrzę. Znaczy oba filmy i biedne istoty i właśnie tutaj Chłopiec i Czapla, to taka była mocna dawka i to była, co mogę powiedzieć, no ogólnie to mogę powiedzieć, że to jest taka hardkorowa odpowiedź właśnie na to Barbie i na Oppenheimera, przy czym Chłopiec i Czapla jest bardzo dobrym filmem i oczywiście polecam z całego serca. Natomiast no, no,
Tutaj, no to jest naprawdę, no 11 w nominacji, no. Ale to zaraz, tu jakaś była chyba Kształt wody, też taka kicha była, Nie nagrodzona było. Oscarem jako najlepszy film. To sprzed kilku lat. No zupełne nieporozumienie. Albo ten film wszędzie, jednocześnie, w jednym momencie. Jaki jest tytuł? Wszystko, wszystko wszędzie naraz, wszystko wszędzie naraz. No dobrze, ale tutaj Zupełnie to nie wszystko rozumiem wszędzie naraz. zachwytów nad tym filmem, bo Proszę pana, stracone nie 2,5 widział pan, godziny. nie widział pan, przepraszam, nie widział, przepraszam bardzo, nie widział pan Kształtu wody i nie widział pan Biednych istot. Przy tym wszystko wszędzie naraz to jest arcydzieło. O, To jest tak, to na pewno się tak, już nie, tu na pewno jeszcze. się nie zdecyduję na obejrzenie ani Kształtu wody, ani tym bardziej Biednych istot, bo jeżeli przy tych filmach wszystko wszędzie naraz, jednocześnie, jak już nie pamiętam tego tytułu, bo Wszystko wszędzie naraz, no. to jest, Wszystko wszędzie naraz. jeżeli to jest arcydzieło, To... to o mój Przy tych Boże, filmach tak. o mój Bo Boże. tutaj, bo przy tym filmie mimo wszystko można wyciągnąć pewne wartości jakieś oryginalne. Natomiast ja nie wiem, ten reżyser chyba popadł w jakieś naprawdę samouwielbienie i pomyślał, że może wcisnąć kicz. Przepraszam, bo miałam nie mówić o tych biednych istotach, ale szanowni państwo, tam przy tym filmie padają takie nazwiska jak przestarzały, dawno nieaktualny Freud i Lacan. Naprawdę, żyjemy w takich czasach. Dlaczego ja się tak właśnie tutaj znęcam nad tym filmem? Ponieważ żyjemy w takich czasach, że szanowni państwo, gdyby takie coś, taki kicz kręcono w latach 40., gdzie nawet filmy, właśnie te noir, dlatego ja mówiłam, że wszystkie były noir, nawet w tych filmach przemycano takie wartości, na przykład czy antywojenne, czy taką, no powiedzmy, zachętę do uczestnictwa w tej wojnie, do oszczędności. Wie pan, o czym ja To mówię? znaczy Casablanca to O, był film ja mówię. propagandowy, żeby właśnie Amerykę Ale wciągnąć. nie tylko, ale nie tylko Casablanca, Ale to taki przykład. większość. Tak, oczywiście. A Bo tutaj jakiś Casablanca była oderwany, pierwszym takim mało filmem tego, moim, propagandowym. tak. No dobrze, ale to znaczy, tu, a oczywiście ten film Biedne istoty jest propagandą, tylko w takim kierunku, który może naprawdę doprowadzić do jakiejś, tym bardziej, że podpiera się nasz reżyser Freudem, który naprawdę dawno, już 100 lat temu przestał być aktualny. To chyba się pan zgodzi też tutaj do... Reasumując, No to Biedne wstać. istoty jest to nieporozumienie niewarte 11 nominacji. Szanowni państwo, czy kibicuje pan pani Lily Gladstone, żeby dostała Oscara O za tak, rolę pani Lily Piękna Gladstone Ameryka? jak najbardziej zasługuje. A ja, ponieważ widziałam Barbie, to kibicuję pani America Ferrera. To naprawdę super rola. Wyróżniła się, mimo że tam występują no, duże nazwiska, w tym właśnie Ryan Gosling. A jednak bardzo dobrze, że ją dostrzeżono. Tam naprawdę są duże nazwiska. Już nie będę całej listy płac odczytywać. A ja Ale kibicuję wierzy pani mi pan Lily na słowo. Gladstone. Bardzo jej kibicuję i należy jej się Oscar. Tak, co w pozostałych kategoriach? Zobaczymy. Może Ruffalo, może, kto wie. Konkurencja jest niezwykle silna. Widziałam cztery filmy. Nie widziałam jednego z tych filmów, także nie znam jednej z tych ról. Co z rolami, właśnie, co z męską, właśnie, za najlepszą rolę męską, też się nie wypowiem. Chociaż Cillian Murphy, kto wie, o, on się podobnie odchudził, podobny szkieletor jak nasz Bale, tutaj, proszę mechanik. go, tak. No Tak, to cóż, jest będziemy oczywiście. No obserwować dobrze, ale i ja będziemy mówię, tak, to informować, na, a tak, kto ale tutaj dostał no Oscary. wizualnie. Myślę, że powinniśmy zakończyć, bo Oscary przed nami i nagramy osobny program, gdzie będziemy mówić o Oscarach. I pani No i Lily przed nami Gladstone. jeszcze, tak. Kibicujemy jej, żeby dostała Oscara.
Boję się No naprawdę i na los. pani Ameryka Ferrera, zobaczymy, co będzie z panem Markiem Ruffalo. A najlepszy film Czas Krwawego Księżyca i najlepszy reżyser Sir Martin Scorsese, tak? Tak jest. I W tym tych kategoriach optymistycznym też. akcentem myślę, że powinniśmy zakończyć nasz program. I proszę Szanowni Państwa, Państwo, właśnie. pozdrawiam. Pozdrawiam Margotowska. Zapraszam na kanał Margotowska TV. Do usłyszenia wkrótce. I tradycyjnie na koniec powiem, że zapraszamy do subskrybowania, polubiania i komentowania Blumenowski TV, a także Margotowska TV na YouTube. Dziękuję bardzo i zapraszam na nasze następne programy.